Opi w sztuce współczesnej jest dość szczególnym przypadkiem artysty, który nie zajmuje się problemami współczesności. Znaczy nie męczy polityki, nie męczy swojej duszy, nie męczy sytuacji społecznych. On jak gdyby jest ponad współczesnością, ale równocześnie jest niezwykle współczesny. Mianowicie jest to artysta, który się zajmuje realizmem. Czyli odwołuje się do czegoś, co było przez wieki bardzo istotnym obszarem operacji sztuki. Obszarem polegającym na tym, że starano się jak gdyby ulegle tworzyć obrazy realistyczne, ale równocześnie grano cały czas z pewną perwersją deformacji. Cały czas ten realizm był tym jak gdyby polem do uprawiania operacji na znaczeniach. Po czym to jak gdyby w XX wieku trochę zapadło się w historii. Julien Opie wraca do tego. Jego interesuje jedna bardzo szczególna i bardzo perwersyjna rzecz. Mianowicie, że realizm sam w sobie jest dość tępy. Że rzeczywistość, która nas otacza, jest w pewnym sensie realistycznie martwa. Że jest zbyt dosłowna. Że już jesteśmy tak oswojeni z tą jej realnością, że nie zauważamy pewnych przekazów, ponieważ one są stłumione tym realistycznym wyglądem. I on w swojej sztuce sprawdza, jak dalece można zintensyfikować wrażenie realności poprzez uproszczenie, poprzez zminimalizowanie przedstawienia realistycznego. On jest artystą mocno zanurzonym w sztuce historycznej. Ma ogromną kolekcję sztuki dawnej, dobieraną i kolekcjonowaną jak gdyby pod kątem pewnych operacji realistycznych na przedstawieniach i w dość dużym stopniu odwołuje się do tamtych doświadczeń, oczywiście przerabiając je według tej swojej, można powiedzieć, filozofii realizmu. I on tworzył różnego typu obrazy, bo jest ogromna seria takich starszych prac, gdzie przedstawienie realistyczne jest sprowadzone do minimalnych kresek konturowych, że obraz przedstawia się wyłącznie w takim zarysie, w takim schemacie. Bardzo często łączy te przedstawienia z delikatną animacją, wprowadzając coś w rodzaju takiego minimalnego ruchu. I okazuje się, że obraz jest bardzo uproszczony, ruch jest niezwykle delikatny, natomiast uzyskuje jedną rzecz. Ona nie jest szeroka, to nie jest wielki realizm, ale uzyskuje taką siłę realności w jednym punkcie. Uzyskuje na przykład rodzaj obojętności, nieobecności, jakiegoś takiego zaangażowania właśnie poprzez te gry na uproszczeniach. Ta praca, Elena, to jest jedna z ostatnich prac. On tutaj zarzucił całkowicie kreskę, zarzucił kontur, przeszedł na plamę i zrobił portret swojej córki, o której sam powiedział, że ona jest taką osobą, która nie wie w życiu, czego chce. Że ona jakoś tak tu by chciała i tak dalej. I tak generalnie nie wie, o co jej chodzi. I w tym portrecie, w tym uproszczeniu, w tych kilku plamach, w tych kilku ruchach oczami, pokazana jest niezwykle przejmująco, niezwykle realistycznie właśnie ta postawa dziewczyny, która jest trochę zagubiona, ale trochę się cieszy. Jest to taka trochę rozbawiona tym swoim takim półistnieniem. A poza tym jest to niezwykle piękne. Ty też się doceniasz w sztuce współczesnej.